Pięknie tu jest, naprawdę. It's beautiful. It's beautiful. Są miejsca w Polsce znane dosłownie przez wszystkich, ale są i takie, które oferują wiele atrakcji, a o ich istnieniu wie mało kto. Dokąd warto pojechać i dlaczego? Zaczynamy u źródła naszego kraju. Dziś 5 powodów, dla których warto zobaczyć Wisłę. No to w drogę. Skocznia w Wiśle powstała w 1933 roku, ale w 2008 przeszła całkowitą modernizację. Teraz każdy może wygodnie wjechać na górę, aby podziwiać obiekt z bliska. A w galerii można zobaczyć najważniejsze trofea i medale Orła z Wisły, Adama Małysza. A dla tych, którzy lubią delektować się przyrodą, ale bardziej przyziemnie, szlaki turystyczne, które na pewno pozostaną w pamięci na długo. Co oferuje Wisła? Ponad 20 szlaków turystycznych. Łączna długość tych szlaków to około 150 km. Dla osób o każdym stopniu zaawansowania. Niedźwiedzie nas nie zjedzą, lisy nas nie pogryzą? Lisy raczej nie pogryzą, bo lis generalnie się boi. Niedźwiedzi pojawiają się czasami, ale raczej to są takie, które przechodzą. A jeśli piesze wycieczki, to warto wybrać się właśnie tu, gdzie rozpoczyna się nasza najdłuższa i największa polska rzeka. Każdą wycieczkę zaczynamy od źródła. Jesteśmy u źródeł Wisły na zboczach Baraniej Góry, jeden z potoków źródliskowych, Biała Wisełka. No i kaskady Rodła, niezwykle takie spektakularne progi skalne, wodospady, które widzimy właśnie za nami. No to ta nasza królowa polskich rzek nie wygląda tutaj jak królowa, ale to oto i ona. Tak, to jeszcze księżniczka tutaj, która później się przeobraża w tą potężną królową. A co my tu widzimy? No to są mieszkańcy również właśnie Beskidu Śląskiego, mieszkańcy Wisły, ci, którzy żyją w takiej fajnej symbiozie z ludźmi. Warto też przy okazji podpatrzeć, oczywiście, salamandra. A jakbyśmy przeszli jeszcze kolejne 3 kilometry, zobaczylibyśmy sam początek, czyli wodę, która wypływa ze skał. Dokładnie tak, jeśli macie czas, idziemy w górę. Idziemy w dół. Są kolejne powody, dla których warto tu przyjechać. Tylko wybierając się w góry, na litość boską, nie zakładajcie ani obcasów, ani klapek. Proszę. Za nami Jezioro Czerniańskie, czyli miejsce, gdzie Biała i Czarna Wisełka schodzą się razem i tworzą Wisełkę. Wisła to nie tylko skoki narciarskie i piesze wycieczki, to także znakomite miejsce dla miłośników rowerów. Dookoła szczytów okalających Wisłę mamy masę tras, które prowadzą przez lasy, łąki, po szlakach turystycznych, są przepiękne. Oprócz tego mamy bike parki, jesteśmy w jednym z nich, trasy enduro, na których zjeżdża się grawitacyjnie w dół. Mamy 3 różne stopnie trudności. Ale są również rowerzyści, którzy jeżdżą na prąd. Tak, zgadza się. Słuchajcie, to jest świetne narzędzie do uprawiania turystyki krajobrazowej. W zasadzie daje to możliwość każdemu, tym niezaawansowanym, nieposiadającym kondycji również, tym z kondycją, wtedy wydłużamy zasięg. Czyli można szybciej i wygodniej pokonać większy dystans. Zgadza się. Drogi! A szukającym noclegu przypominam, że w Wiśle znajduje się hotel Gołębiewski, w którym znajdziecie pokój, ale nie tylko. Nasz hotel to jest coś w rodzaju miasteczka. Nie trzeba wychodzić, żeby dobrze wypocząć. Na przykład spa, gdzie można fantastycznie się zrelaksować. Wypoczynek na Tropikanie, w naszym jacuzzi zewnętrznym. Można siedzieć i w dzień, i późnym wieczorem. Patrzeć na góry, na zachodzące słońce. Korzystać z basenu do pływania, skorzystać z sauny. I wiele z tych atrakcji, tak jak widać, z widokiem na piękne góry. Tak jest, można leżeć, odpoczywać i kontemplować przyrodę wiślańską. Czas wracać do domu, ale wcześniej łyk aromatycznej kawy w samym sercu miasta. Bartosz Kańtoch, SK. Dobra, kurde, a jaka jest droga? Jak się wraca stąd, bo nie bardzo wiem?